I jeszcze tylko zwiedzimy Strato i zobaczymy, co tutaj będzie. To będą wrogowie jak zwykle. Boom! Przepraszam, panie dziadku. Boom! 3 kulki. Przydałby mi się Gibi. Chociaż może ten jest taki szybki. O. Pewno jest szybki. Czy wystarczy to przejście otworzyć? Oho, coś tu się wydarzyło. Jest saving, dobrze, czyli idziemy sobie. Czy to jest samo naprowadzające? A, jest bardzo szybko rozwalające. Ale nie ryzykujmy. O, właśnie. Bo to jest właśnie, tak coś czułem, tak coś pamiętałem. Że to jak się ruszy, to po prostu trzeba wszystko na raz rozwalić, bo to jak się rozłączy. A może w ogóle nie muszę tego... O nie, co ja zrobiłem? Może nie trzeba tego w ogóle strzelać i to we mnie nie poleci, jak to po prostu nie będę ruszał. No, będę ruszał. Ucieczka! Boże, nie, no naprawdę to jest... No... To jest wyzwanie. Ale już teraz wiemy, o co chodzi. Czekamy sobie, żeby muchy nas nie zaatakowały. Podjeżdżamy, odpalamy, palimy całość. Na Giewoncie. I teraz to tak samo zrobimy, że podejdziemy sobie, odpalamy i całość ginie, aczkolwiek nie lekceważmy przeciwnika. Naładowane, poczekam, aż będzie zakręcał w tą stronę i BOOM! A taka sytuacja, no okej. Okay. Muszę w końcu gdzieś te monety użyć, bo póki co... Zbieram, mam 1000 monet, no co z tego. A tutaj tylko można było ich minąć, by było też ok, ale... Nie mijamy nikogo, nie oszczędzamy, jesteśmy... Otis i... Tweak. Boom! I znowu kolejny skrzynek. Pięknie, fantastycznie zdobyty, nieoczekiwanie. Po prostu bombowo, bombastycznie. Nie mogła być taka przyjemna plansza. Zielono, słońce świeci. Przyjemna muzyczka. Nie ma stresu. A to co? Trzeba przejść to w ten sposób. Pomocy, pomocy! O, proszę ludzie, dobra, spoko. Poratujemy cię, chłopie. Jak się tam jakoś... To może byśmy cię wzięli w ten sposób. Widzisz, ojej, uratowałeś mnie. No jasne, brawo, dzięki ludkowie. Myślałem, że te bestie mnie rozdeptają i skopią i wygryzą mi oczy. Ale nie udało mi się, wszystko dzięki tobie. Właśnie wracałem sobie raźnie do sklepu pani Bocaneri. Wtedy wskoczyły te potwory i powiedziały: hej, posiekamy cię, a ja... Ha. Ale wtedy pojawiliście się wy, tak. Hej, dołączę do moich braci przed sklepem. Wpadnij do nas, co? To widzimy się na miejscu. No, już drugiego takiego uratowaliśmy. Że bardzo dziwny koleś. Dziwny, nie pierwszy, którego widzimy. A to w ten deseń się skacze. No to będziemy już wiedzieć, czy tutaj jako sam mogę pójść, bo jak woda pada, to nie mogę skakać. A tu byliśmy, tylko że po drugiej stronie coś tak mi się kojarzy.
czyż nie, czyż tak? Dobra, lecimy w dół i teraz znowu musimy przeskoczyć wodospad, bo nie można fruwać, jak na skrzydła pada woda. Tu w nieznane skoczymy. To było szalone. Ale udało się. Teraz gdzie polecimy? Do góry. A, to można spalić to. Tak się zakamuflowało. Fantastycznie, pięknie, cudownie. Oho, coś się dzieje. W porządku, ludkowie. Możemy się tam dostać do Tropos. Aha, no właśnie, myśmy... Więc twój brat wspominał o jakimś wodospadzie w Tropos, żeby znaleźć bazę piratów. Powinniśmy poszukać właśnie tam. Z pomocą skrzydeł Otusa i moich sieci znajdziemy ją błyskawicznie. Zostaw to nam, Fightwap. O, dobra, Fightwapa, Fightwapa. Bez moich strzałów byście sobie nie poradzili. Teraz tylko trzeba ten wodospad znaleźć. Zobaczmy, co tutaj nam mówią. Dryfujący kontynent na dole Wil. Tropos. A gdzie było Tropos? Czyżby tutaj? Zobaczmy, co tutaj jest. No. To chyba nie tu, ale... Możemy... Nie, to raczej nie to, to byliśmy już. Wodospad w Tropos. Kojarzę wodospad w Tropos. Nie, no tu jest Tropos, okej. Okay. Czyli dobrze idziemy. Tylko teraz trzeba znaleźć jeszcze wodospad. Uważać na... No, zobaczymy jak sobie... A nie, bo w to nie strzela. Oj, się zasłoniło. Dobrze. Szukamy wodospadu. Tropos. Słychać jakby. Trochę ten wodospad. Może tutaj, w tą stronę, zobaczymy. Tu nie. Tu ktoś był. A, to był taki mały krasnol. Chyba pomagaliśmy mu. Więc strzelimy w oko, żeby nas nie przeszkadzało nam. Teraz, żeby nam to nie strzelało. To, to, to. Pięknie, oczy są pozałatwiane. Słychać gdzieś ten wodospad w oddali, jak szumi woda. I musimy go znaleźć. Oj, to tutaj te chmury, to nie, tam jest... No, Tropos to jest tu, no. Czyżbyśmy mieli jeszcze przez te chmury przelecieć? Spróbujmy, ale tam się chyba leciało do tej krainy słów. Zobaczmy, co tutaj będzie. No, tu nie było napisane, co to jest. Czy to będzie napisane, co to za kraina? Nie. No to jest sowa, jest ewidentnie, to jest sowa. No tu raczej nie. Jeszcze zróbmy taki manewr, bo teraz jak lecieliśmy, tu nie było napisane, co to za kraina, ale jak zlecimy na dół i wlecimy do góry, no to też nie jest napisane. Słychać ten wodospad. Szum, jakby to wiatr. O, tu można jeszcze przelecieć. Tak się zakamuflowało. Gdzieś tu jest ten wodospad. W Tropos jeszcze zobaczymy przypomnienie. Musimy odnaleźć wejście do bazy piratów w Tropos. Okej. No to dobra, spróbujmy jeszcze szybko tędy przelecieć. Jedyna opcja to jest tutaj. O, ten ma dobre strzały.
jak na takiego małego. Ten może rozwalić to i to i to. Może teraz mamy więcej możliwości. Ja się tak zastanawiam, bo nie musimy bomby brać, tylko możemy wysadzić to, przylecieć tu i tam. No, jakieś te skały, to wszystko możemy sami. No, tu gdzieś mógłby być wodospad. O, już jakaś woda mała leci. Tutaj przejdziemy. Coś tu się czai. Byśmy się za daleko nie zapędzili. Jest coś zielonego. Zobaczmy tędy, przejdźmy tędy. Idziemy w ciemno. Ale może się uda. Trzeba wziąć tego Twiga, bo Twig jest szybszy. O, tu byliśmy już po kufer. Tu mamy życie, możemy sobie wziąć życie, odżywić się. A, dobra. To też. I tutaj też nie ma wodospadu. No coś czuję, że się zbliżamy do wodospadu, który nam odkryje drogę. O, jakie przeskoczenie szybkie. Tu jest woda tylko. Też jest... O! No tu jest taki jakby wodospad. Bo może kiedyś tu była woda, a teraz nie ma tu wody. Jakby to była słuszna droga, są kółka. Można w kółko przelecieć. Jeszcze wyżej można. Czyżbyśmy...